youtuberek, dziś kolejny vlog. Jest kilka minut chyba po 8. Wyszykowałam Kolinę do szkoły, siebie też ogarnęła. Zaraz ma przyjść mój tata, bo przyleciał na kilka dni do Holandii, żeby pozałatwiać sobie swoje sprawy. Dlatego też skorzystam z okazji i wiecie, nie będę brać bobasów też do, ze sobą, żeby zaprowadzić Kolina do przedszkola, bo jest strasznie, strasznie zimno i no lepiej, żeby jeszcze rano nie wychodziły na dwór, dopiero po południu na jakiś, wiecie, spacerek wyjdziemy. Ja przygotowałam dla Kolina do szkoły. Tutaj ma taki lunchbox. Chlebek z szyneczką i winogron, nie wiem, ja czy to widać. Tutaj ma on bite cook, a to jest, jak to się nazywa po polsku? To, co się do moczki dodaje. Nie wiem, dobra, mniejsza. Tutaj ma jeszcze soczek i herbatkę koperkową z miodem. Oj, proszę cię. Zobacz, która jest godzina, jest prawie 15 po. Dzisiejszy outfit mam taki fajny kombinezon z La Manuel, zamawiałam w Polsce. Zobaczcie, tutaj na takie rękawki. Ciepły, on jest tak jakby podwójnie szyty. Zobaczcie, tylko te klapeczki, uksy i tak on wygląda. On jest na zamek tu z tyłu, no jest świetny. Oto kurtka, o tą kurtkę miałam tyle pytań. To jest kurtka z Zary, ona jest tak ciepła, nie pomyślelibyście, że jest ciepła. Ona wygląda na taką, wiecie, cienką kurteczkę, ale szczerze to jest najcieplejsza kurtka, jaką miałam, poza tą oczywiście na narty. Jestem w domu i przebrałam się w taki bardziej piżamowy styl, bo wiecie co, przemyślałam to sobie. Miałam ten kombinezon na sobie i dziś będę cały dzień sama w domu, jak zawsze zresztą. I tak sobie myślę, co jak będę chciała iść do ubikacji, to ja tego nie ściągnę. Więc przemyślałam to. Przebrałam się, żebym była safe. Piżamowy styl, bluza. To bluza też jest bardzo fajna. Ta bluza jest z La Manuel, to nie jest moja piżama. Chodzę w niej, wiecie tak, o na co dzień. Mam moje piżamowe dresy i kapciuszki. A teraz robię sobie śniadanie, bo moje bąbelki już są pojedzone, tak? Mamusia, jeszcze nie jadła śniadanka. Mamusia też jest głodna. Nie masz dida? Nie masz dida? Patrzcie, jak się podrapał Milanek. Milanek nie podlapał, nawet nie pazurem, bo pazury paznokcie ma obcięte, ale wiecie, jakąś zabawką, czymś ja muszę znaleźć, przez co to jest. Takie brzydkie, brzydkie draśnięcie tutaj ma. Ja sobie robię śniadanko. Dzisiaj w ogóle, jakie są dzisiaj plany? Nie wiem w sumie. Aha, dzisiaj w ogóle chciałam wam, będę chciała wam pokazać produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne i też do włosów, które są po prostu moim odkryciem 2023 roku i które chciałabym wam po prostu pokazać, bo jestem po prostu w szoku, jak fajne odkryłam produkty. Mam do pokazania produkty z tańszej półki, które są naprawdę warte polecenia, które zrobiły na mojej twarzy cuda. I mam też do polecenia produkty z wyższej półki, które po prostu kosztują no, troszkę więcej pieniążków, ale które są no, dla mnie niezastąpione. Mam też kilka produktów, też właśnie z wyższej, droższej półki, które kompletnie u mnie się nie sprawdziły, a miałam co do nich największe oczekiwania i też właśnie chciałabym się z wami tym podzielić i po prostu pokazać. Wiecie, ja bardzo lubię nagrywać takie codzienne family vlogi, ale też bardzo interesuje mnie pielęgnacja twarzy, pielęgnacja włosów, kosmetyki itd. I chciałabym właśnie od tego roku troszkę to w ten kanał tak jakby gdzieś tam włączyć, połączyć, żeby były właśnie, wiecie, rodzinne vlogi, ale też połączone właśnie troszkę z tym takim kierunkiem beauty, czyli właśnie pielęgnacja twarzy, kosmetyki, pielęgnacja włosów i tak dalej, bo po prostu bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie to interesuje i chciałabym się właśnie po prostu z wami takimi rzeczami też dzielić i pokazywać.
Co jeszcze mnie interesuje? Interesuje mnie też bardzo moda, więc to też gdzieś bym jeszcze chciała tutaj Wam zacząć pokazywać. Nie wiem, może jakieś hole zakupowe, cokolwiek. No po prostu dobrze czuję się w takich klimatach, sprawia mi to przyjemność. Troszkę planów mam, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam wrażenie, że na razie idzie mi dobrze. Staram się nagrywać regularnie, chociaż wiecie, raz w tygodniu, żeby ten vlog albo film był po prostu na kanale. I wydaje mi się, że te vlogi czy tam filmy będą w każdy poniedziałek, na pewno. A czasami zdarzy się tak, że będzie jakiś bonusowy, dodatkowy film albo vlog w weekend może, nie wiem, zobaczymy, ale na pewno w każdy poniedziałek o godzinie 17:30 będzie vlog albo film na moim kanale. Na pewno, obiecuję. Produkty, o których Wam chciałam powiedzieć. Odkryłam ostatnio w Polsce, jak byłam teraz na święta, produkty do pielęgnacji twarzy. Lecę na dwie kamery, jak coś, dlatego tutaj w odbiciu widzicie dwie kamery, bo chcę Wam zrobić takie fajne przejścia. Wiecie, chcę się troszkę pobawić z przerabianiem tych vlogów i tak dalej. Chcę, żeby one były troszkę na innym poziomie i żeby lepiej się to oglądało i żeby były ciekawsze po prostu. Dobra, ale mniejsza z tym. Jak byłam w Polsce, to tak strasznie mnie wysypało. W sensie, nie wiem, kaszka na czole, jakieś syfy, ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja się po prostu przeraziłam, bo ja nigdy nie miałam problemów właśnie z jakimiś wypryskami, z kaszką na czole tak, ale to bardziej, wiecie, w ciąży. I mnie po prostu tak wysypało w Polsce, nie wiem, czy to było związane ze stresem, właśnie dlatego, że Colin był w szpitalu i tak dalej, czy wiecie, zmiana wody, woda w Polsce jest zupełnie inna niż woda w Holandii, więc myślałam, że to też może być przez to i do tej pory mam jakieś tam, wiecie, syfy i z nimi walczę, ale w dzień, w którym mnie wysypało, od razu weszłam w internet, wyszukałam po prostu godnych polecenia produktów właśnie, żeby zwalczyć kaszkę i jakieś tam, wiecie, wypryski. I znalazłam, słuchajcie, produkty Znakomi. Produkty z Ziai i Eveline. I teraz tak. Zaczniemy sobie od Nakomi. Z Nakomi mam Spot Treatment. To jest, słuchajcie, taki żel na, głównie właśnie na wypryski, ale nie do smarowania na całą twarz. Tylko właśnie punktowo w miejsca, gdzie macie wypryski. I to bardzo fajnie działa. To tak jakby uspokaja miejsce, gdzie, w którym powstało właśnie zaczerwienienie, powstał jakiś wyprysk, jakiś syf. To sobie to smaruje na noc po oczyszczeniu skóry, zostawiacie i na drugi dzień budzicie się z taką mniej czerwoną skórą w tym miejscu. Wiecie, o co chodzi? I to właśnie nie zasusza tego miejsca, mam wrażenie, tylko po prostu sprawia, że to miejsce wygląda na takie bardziej spokojniejsze, mniej zaczerwienione i też właśnie mniej widoczne. Mam tutaj jeszcze Nakomi Niacinamid. Coś tam. Dobra. I wygląda to tak. Nie wiem, czy dobrze widać. Proszę bardzo. I jest to właśnie głównie, wydaje mi się, na tą kaszkę i na wypryski. Przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego że zauważyłam ogromną poprawę właśnie po tym produkcie. Smaruję sobie to na zmianę z tym z Eveline. To jest retinol w ogóle z Eveline'a. To jest takie serum shot retinol. Też Wam od razu pokażę. Tak to wygląda, zobaczcie. Serum shot retinol z Eveline 0,2%. I to smaruję sobie na noc po oczyszczeniu skóry, a to smaruję sobie na dzień. Ten niacinamid, tak się to mówi? Nie wiem, poprawcie mnie jak coś.
i zauważyłam tak ogromną poprawę, że to jest szok. Wiecie co, ja weszłam sobie w internet, wyszukałam sobie produktów, spisałam sobie pierwsze, lepsze i po prostu je kupiłam i naprawdę widzę ogromną różnicę. I to jest to z niższej półki, bo one nie są takie drogie, te produkty. I mam tutaj też dwa produkty z Ziai. Ja nie jestem jakąś tam wielką fanką Ziai, ale wyszukałam, wyczytałam w internecie, że te produkty są bardzo dobre. I teraz tak, tu macie zwykły tonik, go używam sobie po prostu, wiecie, na dzień, żeby sobie tak oczyścić, odświeżyć skórę. I tutaj mam kremik z witaminą C. I słuchajcie, używam sobie tego kremiku na zmianę z tym niacinamidem. Nie wiem, jak to wypowiedzieć, sorry, ale w każdym bądź razie używam sobie te dwa produkty na zmianę. Raz używam sobie tego kremu z witaminą C, a raz używam sobie tego serum, tego żelu z Nakomi. I naprawdę zauważyłam bardzo dużą poprawę. I teraz tak, z wyższej półki za ten oto produkt Sisleya, słuchajcie, dałam no ponad 1000 zł. I zauważyłam, że chyba zaczyna mnie zapychać. I no jestem troszkę przerażona, bo jest no praktycznie cały jeszcze. Powiem wam tak, poczekam aż ta skóra mi się troszkę uspokoi. Aż będzie taka, jak była przed tym wszystkim, co tutaj się na niej zadziało, i do niego wrócę. Jak już ta skóra będzie, wiecie, spokojna, nie będzie żadnych wyprysków i tak dalej, to do niego wrócę, żeby sprawdzić, czy znowu mnie wysypie. Jeżeli mnie wysypie, to wiem, że to jest właśnie przez to. Dlatego na razie go odkładam i nie chcę mieć po prostu nic z tą emulsją wspólnego, dopóki moja skóra się nie uspokoi. Jeżeli jak się uspokoi, wrócę do tej emulsji, okaże się, że znowu mnie wysypało, to wiem już przez co to jest, tak? Czyli może być to tak, spowodowane zmianą wody w Polsce, spowodowane może być to stresem lub właśnie tą emulsją za ponad 1000 zł, co by mnie po prostu dobiło psychicznie, ale dobra. W dalszym ciągu dostaję też bardzo dużo pytań na temat pielęgnacji moich włosów. Tak, teraz mam troszkę tłuste te włosy, więc dlatego wyglądają tak, a nie inaczej. I wiecie co? Stwierdziłam, że nie będę pokazywać wam tego w tym vlogu, dlatego że chciałabym, żeby to był, wydaje mi się, osobny filmik na moim kanale, bo troszkę tutaj mam wam do pokazania i tak dalej, także będę musiała nagrać wam osobny filmik o tym, pokażę wam dokładnie, czego używam, jak, co stosuję, jak układam sobie włosy, czym, co stosuję do stylizacji włosów, co robię, że one wyglądają tak zdrowo, mimo iż są, wiecie, rozjaśniane, i jak to po prostu wszystko u mnie wygląda. Także będzie osobny filmik na ten temat, bo no jest to troszkę dłuższy temat i nie chcę po prostu w tym vlogu i nie chcę po prostu z tego vloga zrobić tak jakby vlog włosowy. Wiecie, o co chodzi? I jeszcze zapomniałam wam pokazać nie podkład, tylko korektor. Korektor z concealer, korektor, chyba to samo. Start. Ja miałam naprawdę bardzo dużo oczekiwania co do tego korektora. Kupiłam go w Sephorze w Polsce i powiem wam tak, no jest beznadziejny. Dla mnie jest beznadziejny, w ogóle mi się nie sprawdza. Jest brudny. Ten jest z Too Faced i to jest... Co to jest? To też jest korektor i tutaj mam numerek Swan, a tutaj z tego Tarte mam numerek 120... Nie, przepraszam, 12S. Ten z Too Faced wygląda tak, zobaczcie, sorki, on jest cały brudny, ale nie zwracajcie na to uwagi, please. Tu jest ten Start. Ten Start jest dla mnie po prostu beznadziejny, nie sprawdza się u mnie, w ogóle nie zakrywa cieni pod oczami, nic kompletnie, nic, jest no, stratą pieniędzy po prostu. Jeszcze wziąłam sobie, jeszcze nie wziąłam sobie miniaturki, tylko wziąłam sobie normalne opakowanie, tak jakby. A ten z Too Faced jest po prostu idealny, ma bardzo fajne krycie, ale przy tym nie jest właśnie ciężki i nie robi, wiecie, takiego ciężkiego uczucia pod tymi oczami. Jest bardzo lekki, fajnie kryjący, bardzo ładnie się wtapia w skórę i jest po prostu moim ulubieńcem jak na razie. No, jakbym miała porównać te dwa produkty, no to ten Start po prostu idzie do kosza, a ten wygrywa zdecydowanie. I to jest w sumie wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o pielęgnację i o beauty. A kto tu przyszedł do domku ze szkoły? Colin, serio?
Dobra, zupka? Nie. Aha. A tu jest marchewka taka. Nie ma marchewki, no co ty? Nie chcesz, ale pomogę ci jeszcze troszkę. No tu, o, jeszcze tylko ten, zobacz. Ziemniaczek jeden został ci. No, napij się wody teraz fajnie. Mam i tablet. Co? Mam i tablet. Jaki tablet? Co to znaczy tablet? Daj mi tablet! Colin, dlaczego krzyczysz na mamę? Bo nie dam tableta. Ale wiesz, że tablet jest tylko pół godziny dziennie, nie? Nie, puść 40-20. Puść 40-20 to mam. Człowiek spokojnie chce przerabiać sobie vlogi. Ej! Ała! Czarno to widzę. Czarno to widzę. Kolej braciszki śpią. Ej! A w tej się zrobić. Co? A w tam to się. On to tak mówi! Jak komar. Nie wiem, jak się to się startuje. No, włącz i wyłącz, włącz. I do góry. O nie, to jest dla mnie horror. Tego codziennie przybywa, ja nic z tym nie robię. Z czym? Z tym. A zaraz bez włosów zostanie. Czy ja w końcu przerobię sobie tego vloga w spokoju? Czy będziecie mi tu chodzić? Zobacz, to jest to. Mama, pokaż mamy, jak ty musisz nosić. Zobacz. I do góry nad głową. O, ale oh my god, extra. Ja chcę przerobić vloga. Oh my god, extra. No sam? No dawaj. Chłopaczki, idźcie sobie gdzieś indziej, dobra? Tak, mamo, szybko. Ekstra. Już. Chłopaczki, proszę, chłopaczki. Mogłabym prosić. Ała. Ała? Chłopaczki, proszę. Chłopaczki, błaga. Papi, proszę. Nara.